Cześć, witam Was na moim kanale. Dzisiaj rozpoczęło się CVC, a przy okazji wpadło mnóstwo ciekawych eventów. Trochę czuję się tak, jakby sytuacja w grze wróciła zupełnie do normalności. Taki mamy natłok tego, co się dzieje. Także od razu bez owijania w BWN, bez przedłużania, przejdźmy do tego, co jest dzisiaj ciekawego w grze. Na początek mamy większe szanse na zdobycie dwóch czempionów. Dzisiaj od godziny 9 UTC do jutra do tej samej godziny Mamy większe szanse na zdobycie Riho Bone Spear z Voidów A jutro od 9 UTC będziemy mieć zwiększone szanse na zdobycie Glazy, i Soul Guide, Sacred'ów i Ancient'ów Także na początek może omówmy sobie tą dwójkę Zobaczmy jak one wyglądają, w czym są dobre Riho, tak jest dzisiaj jest Shadowkin. Oto ona. Świetnie wygląda. Dla niektórych jest to najlepszy model w grze. Spójrzmy na staty. Przyzwoite HP. Fajny defense. Jest szybka. Na A1 atakuje jednego przeciwnika. Umieszcza duży Continuous Heal. Na czempionie, który ma najniższy HP. Dodatkowo mały Continuous Heal. Na tych, którzy mają mniej niż 30% HP. A2, jak widzicie, mnóstwo, mnóstwo debuffów I wrzucę tak STUN, HP BURN, DECREASE DEFENSE, WEEKEND, DECREASE ATTACK i DECREASE CRIT RATE To wszystko na 3-turowym cooldownie po wyksiążkowaniu Ale jak widzicie, szanse na to od początku to jest 100% no, Nie dość, że jest wojdem, to jeszcze tu umieszcza, także nie ma tutaj ataku Nie musimy się przejmować Affinity, jeżeli to wyksiążkujecie ona w zasadzie wszystkie potrzebne debuffy już Wam załatwia pod pod Clan Bossa Także to było A2 i A3 usuwa wszystkie debuffy z naszych Championów zastępuje to block debuffs na dwie tury dodatkowo leczy wszystkich o 35% ich max HP i o 5% dodatkowo o 5% za każdy usunięty debuff po wyksiążkowaniu 3 tury cooldownu także drugi ruch jeden z najlepszych cleanserów w grze, także to jest Reho Bonespear, ale jeszcze ma bardzo fajny pasyw. kiedy ktoś próbuje na nią wrzucić debuff, automatycznie transferuje te debuffy z powrotem na atakującego tu mamy 3 tury cooldownu jeszcze jedna koniec jest Aura, zwiększa atak Faction Crypts o 42% naprawdę fantastyczny champion, ja ją akurat na moim tutaj na koncie trafiłem w gdy było poprzednie podwójne szanse na Wojdy, dzisiaj ją w, m, mogłem wyksiążkować przy okazji CVC. Także już nie mogę się doczekać, kiedy ją zbuduję i zacznę używać. Także to, był, to było Rico i ona jest do zdobycia dzisiaj przez 24 godziny. A druga to jest Glaizia. I mam wrażenie, że to już jest kolejny raz, kiedy ona jest w takim evencie, Też bardzo, bardzo fajny model. Z tą tarczą włócznią, tak grecką boginię mi przypomina. Przyzwoite HP, bardzo wysoki defense, jest również szybka i ma fajny accuracy resistance. I co ona tutaj ma? Na A1 atakuje jednego przeciwnika, po wyksiążkowaniu 50% szans na Freeze, dodatkowo ma debuff spread, gdzie roznosi ile jeden losowy debuff na wszystkich przeciwników, ale pod wpływem Freeze. Na A2 atakuje wszystkich, ma duży weekend na dwie tury Dodatkowo kradnie jeden losowy buff z przeciwników ponownie pod wpływem freeze'u I tutaj widzicie, książki tylko zwiększają obrażenie zresztą tutaj jest tylko trzy książki, tutaj cztery I tutaj też tylko trzy, także nie potrzebuje dużo książek Na swoim A3 umieszcza blok debuffs na wszystkich na dwie tury dodatkowo ma 80% szans po wyksiążkowaniu na wrzucenie Freezu na wszystkich na jedną turę napełnia jej turn -meter o 15% za każdy freeze Który Umieści Szkoda że nie ma 100% szans to jest legenda Z te 100% szans tutaj byłoby Nie byłoby w żaden sposób Przegięcie no ale mam 80% szans plus block debuffs I mamy fajny pasyw. Jej skili nie można wrzucić na cooldown. Dodatkowo, jeżeli ktoś to spróbuje zrobić, to wrzuci na tego championa freeze i jeszcze ma 50% szans na to, żeby uchronić naszych championów przed, przed tym wrzuceniem skili na, na cooldown. I ten freeze nie może być ani zablokowany, ani resistance tutaj nie działa. Także to, jak to ona się pokazała, wydawało się, że to będzie fajna kontra na Warlorden. Ale te 50% szans na ochronienie całego teamu to jest troszkę za mało, żeby to było skuteczne. Ale generalnie jest to również dobry champion. Jeszcze ma aure zwiększa Resistance. We wszystkich miejscach o 60%. Także tą dwójkę można zdobyć. richo dzisiaj tylko z Wojdów. Jutro przez 24 godziny Glazia i tam Seikredy i, i Enchanty. No ale to nie jest wszystko, co jeszcze jest w grze, ponieważ pojawił się przy okazji jeden z najlepszych eventów podwójnych szans na. Nie, tutaj. Coś się nie umie skupić dzisiaj. Mamy Drop Fever na Savage Set w Fire Także. To jest set 4 elementy, 25% ignorowania defensu. Jeden z najlepszych setów dla nukerów Także warto w tym momencie dużo energii wydać tutaj na Fire Night Najlepiej poziom 20, jeżeli nie, jeżeli nie jesteście w stanie tutaj skutecznie farmić wyżej. 24 też jest, jest też całkiem przyzwoity, jeżeli chodzi o sprzęt, jaki dostajemy. Plus. 25, oczywiście, tutaj, patrząc na CVC, dostajemy najwięcej punktów, ponieważ 300 za każdą walkę, zaraz to sprawdzę. O ile się nie mylę, 300. Do tego mamy największe szanse na to, że trafi się 6 -gwiazdkowy, legendarny sprzęt. Także, jeśli chodzi nam o sprzęt i punkty na CVC, to to jest najlepsze miejsce do, do farmienia. Zobaczmy te punkty. Tak, 300 punktów za 25 poziom od 20 do 24 to jest 200 punktów, także no ja mnóstwo, mnóstwo energii się dzisiaj tu wydam. No a na koniec jeszcze jest jedna rzecz, o której trzeba wspomnieć, to łączy się z tymi podwójnymi szansami na Savage. Otóż od dzisiaj mamy turniej na Fire Knighta. I początkowo myślałem, że go po prostu oleję, ponieważ mamy tutaj do wykorzystania czempionów z konkretnych frakcji, i to jest Demon Spawn, Undead Horde, Dark Elves i Night Revenant. Ale jak zobaczyłem, że za 2100 punktów będzie Void, to stwierdziłem, że czemu nie? Mogę się tutaj postarać o to, żeby zdobyć tego Voida. 2100 punktów to nie jest dużo. Problem tylko taki jaki team w tym momencie dobrać ponieważ ten z którego korzystałem prawie idealnie wpasowuje się poza jednym championem sir sir która pomaga mi przechodzić fale ale no niestety tutaj orki nie wchodzą w grę także musiałem troszkę zmienić team jak widzicie mam tutaj trójkę z dark elfów Demon Spawn w postaci Alur, no i tutaj miałem Sir, chociaż znaczy, nie, nie było na Liderze. albo na Liderze była, nie pamiętam. W każdym razie trzeci, piąta do spółki to była Sir, która pozwalała mi szybko przejść falę. No teraz nie mogę z niej skorzystać, więc na szybko próbowałem Próbowałem to z jakimś innym nukerem Wsadziłem mojego Magnara po to, żeby mi swoimi potężnymi uderzeniami pomógł szybciej przez falę przejść. I działa. Działa bardzo dobrze. Tu mam tyle kontroli, że nie było problemu z przejściem fal. Oczywiście trwa to dłużej, ale jak najbardziej działa, ja więc mogę sobie 25 poziom spokojnie farmić. Ale pamiętajcie też, jeżeli macie problem, to nie ma nic złego w zejściu do 20 poziomu i farmienie tutaj, tak, będzie mniej punktów na CVC, ale tak naprawdę więcej punktów. Tutaj będziecie zdobywać na tym turnieju, ponieważ 25 poziom, biorąc pod uwagę, yy, ile energii jest potrzebne, no to na jeden refil yy, energii 25 poziom jest gorszy niż 20, jeśli chodzi o punkty na, do turnieju. No i teraz szybko zerknijmy, kogo można tutaj używać, ponieważ tak te cztery frakcje są dostępne. I myślę, że to są bardzo dobre cztery frakcje, jeśli, jeśli chodzi o Fire night'a, ponieważ, jak już widzieliście, mamy tutaj Alur, naj chyba najlepszy czempion tutaj na Fire jeśli chodzi o obniżanie jego turmiter, Do tego 3 uderzenia na A1, więc szybciej przechodzimy przez te, yy, przez tą tarczę, Kogo tu można wyróżnić. No, jak widzieliście, Magnar jest yy, dobrym yy, wyborem na, yy, na przejście fal. Widmo, czy ona ma tutaj ma dwa uderzenia, tak a się może przydać, jeżeli potrzebujecie kontrolować falę, to do tego na pewno na falach się przyda na samym bosie. Tutaj uderza raz, więc no, na samym bosie już nie będzie tak korzystny. Dat na pewno się przyda, jeżeli macie problem z przeżyciem, więc ona się może przydać. Jeżeli jakiś speed team macie, to Kaimar do resetowania. Do resetowania y, cooldownów. Poza tym mm, Kto tutaj się może. Y, Lord Cesar 3 uderzenia na jeden, jak najbardziej będzie przydatny Krutraxa Ona ma cztery uderzenia, więc jak najbardziej się przyda. Funded Hordes tak na szybko, kogo można wyróżnić. Mm, żebym teraz pamiętał. Maszalet na falach na pewno jest dobry sifi też. Y, Nethril 3 uderzenia na A1. O ile dobrze pamiętam, napiszcie mi w komentarzach, bo na pewno pomijam ja jakichś championów na szybko. Próbuję to nie. przez to przejść. Seeker do przyspieszania Timu, Może być dobry. Vogoth 3 uderzenia na A1. Też są. Auxilium Mage do ochrony wszystkich. Może się przydać. Ten ile ma uderzeń? Tutaj ma dwa. Tutaj ma dwa. No tutaj jedno. No więc Anax. Też nie będzie złym wyborem do tego dobre buffy, debuffy, przepraszam. Z tych tutaj tutaj nikt mi nie przychodzi do głowy. Dark Elfy no na pewno na pewno jak widzieliście Wizix dwa uderzenia na jeden obniża turn meter. Więc zdecydowanie się przyda Lana Kiss, ale ja tak będzie bardzo dobry foley. O ile ma, tutaj ma 4 uderzenia. Tak, tutaj cztery uderzenia. Tutaj na falach pomoże. Zawia, jeżeli macie poizony i chcecie Poison poizon Explosion przechodzić, może się przydać. ovelis na pewno. Ghostborn bardzo dobry. Jest tutaj z tych czempionów. Ile ona ma? Tutaj. A, AOE On ma. Tutaj ma 3 uderzenia. Tutaj na falach się przyda. Cold Hard. absolutnie tutaj będzie fantastyczna. 4 uderzenia na A1 na tarczę plus Hard Seeker, fantastyczne. Kogo tu jeszcze można wyróżnić. Night Revenant. Tom Lord. Lord. tu Lord ma 3 uderzenia, tak tutaj. Jedno z poisonami, no ale. Pojzone niekoniecznie się przydadzą, ale decrease defense i decrease attack już jak najbardziej. Tutaj ona no na pewno na Falę może się przydać, gdzie jest Crown i yy, Sinesha. No i tutaj na pewno, jeżeli chcecie resetować skilla to Renegade ona będzie tutaj bardzo fajna. Tutaj uderza Rasma Heal Reduction, co się przydaje na bosie, jeżeli tarczę swoją podniesie tutaj mamy trzy losowe uderzenia więc to też do przejścia fal, fal tarczy plus tutaj obniżanie cooldownów od dwie tury coffin smasher 3 uderzenia plus hp burn także na szybko takie, takich czempionów możecie sobie wybrać no i warto postarać się o lepszy, o lepszy savage set, bardzo dobry set, No ja na pewno Wydam parę tysięcy energii. Tutaj już pomijając samo CVC, to tylko te podwójne szanse na Savage mnie skłaniają do tego, żeby bardzo dużo energii wydać. Ok, to wszystko na dzisiaj z mojej strony. Życzę Wam powodzenia w CVC i w zdobywaniu Savage setu. Mówi do Was Samael. Cześć.